odebrałem właśnie kluczyki do AMG GTS-a i zobaczymy, czym różni się GTS od GTR-a, w moim odczuciu oczywiście. Patrzcie, zbójca już się czai, żeby go odpalić. Weźmy go na tryb race od razu. Aż tak? Nie, no muszę jeszcze raz. I to jest seryjny wydech. Nie wierzę w to. Sex for free? Dużo przejechałem GTR-em, tym słynnym driftem, i byłem ciekawy, jak... What? Jak się to ma do zwykłego GTS-a, powiedzmy zwykłego, ponieważ tego, co tu teraz widzę, to nie jest zwykły samochód. Bardziej chodzi mi o to w tym teście, w tej przejażdżce, żeby porównać po prostu, jak bardzo odbiegają od siebie te dwie wersje. No bo jednak cenowo odbiegają sporo. Właściciel tego samochodu od razu, który siedział obok mnie, podpowiedział mi, i to rzeczywiście się sprawdza, że jeśli chodzi o zawieszenie, to tu dużo bardziej miękkie wydaje się całe podwozie i można regulować sobie w tym aucie również twardość zawieszenia, aczkolwiek nie obniżamy go i nie podwyższamy. Wydaje mi się, że samochód jest wystarczająco wysoko podniesiony, że no już nie jeden hopek policjant przeszedł pode mną, pod autem, no i nie było z tym problemu. Pobawmy się tym pokrętełkiem. Race. Tryb sport nie, właśnie. No jak właściciel podpowiada tryb sport, tryb race, to... On strzela! Strzela, panie! Strzela, jakie p***e. Panie kochany! Samochód, mówię o GTR-ze, drifcie, tracił przyczepność nawet do 150 km na godzinę prędkości. Sprawdziłem na własnej skórze. A tutaj jest to troszeczkę mniej zauważalne, to gubienie trakcji, ponieważ tutaj przy 80 już zaczął się trzymać równo. To jest czysta fabryka, nie? Seria. I wydaje mi się, że to jest jeden z ostatnich egzemplarzy, jak nie ostatni, który da takie fajne możliwości zjazdy. Na normalnym paliwie, bez żadnych ograniczeń. Możesz też dodać, że 2020 rok będzie ostatnim modelem AMG GT. Kończą produkcję, będzie nowy samochód. Będzie nowy samochód. Dlatego, ciekawie będzie wyglądał. Dlatego wychodzi GT Black Edition w 2020. Tak. Ty używasz ten samochód na co dzień? Tak. I po Wrocławiu można spotkać codziennie ten samochód na drogach. Można, można. A jak ze spalaniem w tym aucie, tak realnie? Patrzysz na to, czy... Raczej nie patrzę na spalanie, ale jakaś tam statystyka się wyświetla, średnio 20 litrów po mieście. Jak na daily to jest grubo, ale no, nie oszukujmy się, że no, nie ma się co spodziewać. Jak na daily to jest grubo, ale jeżdżąc po Wrocławiu przy tym ruchu, który jest, i na takich odcinkach, jak zazwyczaj są po Wrocławiu, to nawet w ekonomicznym samochodzie ciężko jest zejść poniżej dychy. W Celesie mi się udaje zejść do 17, tak? No to trochę lepiej. No
na drugim biegu gubi cały czas trakcję. Ten design jest niesamowicie odpowiadający moim gustom, ponieważ czarny z czerwonym w sportowym aucie to jest to, co bardzo lubię. Mamy tutaj Alcantarę na kierownicy, mamy karbonowe, to chyba jest czysty karbon, czysty. Dokładki. I wszystko się pięknie komponuje w tym samochodzie, no, czuję się bardzo dobrze. Fotele, w których teraz siedzimy, mają 14-stopniową regulację. Siedzi się w nich bardzo wygodnie i spójrzcie tylko, jak głęboko. No, wydaje mi się, że ciężko spotkać samochód, w którym fabryczny, w którym siedzi się głębiej. Nie jestem najchudszym człowiekiem, a mimo wszystko tutaj mam końcówkę fotela, która prawie zrówna się z moim pępkiem. 860. Ten 860. 860 tysięcy brutto. No a GTR powyżej bańki na pewno. Tak. Dobrze wyposażony GTR to jest bańka 80. 20, bańka 50 w tym momencie. Bo była też zmiana inflacyjna w zeszłym roku, tam chyba o 1,5% na cenie, nie? Bo na początku... Akurat na ubezpieczenie. Raczej nie. A jeśli mogę spytać o ubezpieczenie? Czy raczej nie chcesz mówić? Wiesz co, z ubezpieczeniem on dziwo na ten samochód jest... To ubezpieczenie nie jest droższe niż ubezpieczenie Celesa. Poważnie? 14 tysięcy ACOC. Full wypas. Tak. Super. To nie jest od wypożyczalni, ale... Ale jest. Aczkolwiek w wypożyczalni można będzie niedługo mieć ten samochód. Oczywiście. W cylindersach. W cylindersach za jakiś miesiąc. Poważnie? Tak. Czyli w listopadzie. W listopadzie już będzie w ofercie cylinders. Może po Warszawie się nim powożę jeszcze. Albo jeden z was. Teraz jedziemy na naprawdę strasznej drodze. I no ja się boję, ponieważ to nie mój samochód, nie znam terenu, pierwszy raz jadę. Aczkolwiek samochód, no, czuję się w tym aucie naprawdę komfortowo na trybie komfort i na komfortowym zawieszeniu. Dopiero teraz zaczynam chociaż trochę rozumieć, dlaczego podobać się ten samochód na daily. No sprawdza się, kurde, sprawdza się. Podsumowując, samochód jest naprawdę wyjątkowy, bardzo mi się podoba, no bo spójrzcie, komu może się nie podobać taki samochód? Szkoda, że nie będą go już produkowali. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Trzymajcie się, pozdro i cześć. A! No i skoro był GTR, skoro był GTS, pora na SLS-a. Cześć!